Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Czuję na Twych ustach gorzkie łzy, ten co ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach. Usłysz Pani błaganie, pomóż nam. Maryja, Ave Maryja, Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, mi w opiece dzieci swe. Maryja, Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maryjo, nasza Matko, Królowo wszystkich ludzi, jakże zadziwiająca jest ta tajemnica, ta pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie, kiedy do Ciebie, Matko, przychodzi anioł, wysłannik nieba, samego Boga. Śmiało można rzec, że to największe wydarzenie świata. Twoje zwiastowanie. Bo Ty jako niepokalana powiedziałaś Bogu tak. Czy chciałaś chwilę namysłu? No nie. Czy dopytywałaś się o szczegóły? Też nie. Czy miałaś wątpliwości? Nie. Jak to zrobiłaś? Byłaś posłuszna Bogu. Twoja wiara była, jest nieograniczona. Też tak chciałbym wierzyć,
Bogu jak Ty, bezgranicznie. Bez względu na to, co się dzieje, co się wydarzy, iść zawsze za głosem Boga. Nie marudzić, nie cofać, nie dyskutować z Bogiem, nie narzekać. Ja tak nie umiem. Naucz mnie, Matko, tego. Zadziwiające jest to, że przecież Ty nie wiedziałaś, kim ten Jezus będzie. Nie wiedziałaś, jak potoczą się Twoje, potoczy się Twoje życie, Twój los. Nie wiedziałaś, co to jest chrześcijaństwo. Nie znałeś apostołów. Krótko mówiąc, nie wiedziałaś, co z tego będzie. I powiedziałaś mu tak. A ja doskonale wiem, kim jest Jezus. Doskonale wiem, jaką miłością mnie obdarzył. Wiem, co mu zawdzięczam. Wiem, kim Ty jesteś, Matko. I co? Czy ja w każdej sytuacji mówię Bogu tak? Mario, Twoja gotowość, z jaką odpowiedziałaś na Boże zaproszenie. Nic nie ujmował z Twojej wolności. Bo wolny jest ten, kto kocha. Wolny jest ten, kto mówi prawdę. Wolny jest ten, kto nie kombinuje. Wolny jest ten, kto idzie prostą drogą do nieba, kto wykonuje solidnie swoje obowiązki, ten nie boi się niczego. Naucz nas, Matko, rozpoznawać to Boże zwiastowanie w naszym życiu. Pomóż nam pojmować owe zesłania Ducha Świętego. Kiedy On niejednokrotnie interweniuje w naszej codzienności, byśmy widzieli, byśmy słyszeli, byśmy zrozumieli Bożą wolę. Wyproś łaskę dyspozycyjności serca. Wobec Boga, który nas stworzył, odkupił i który nas przecież nieustannie miłuje i kocha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Wiatr roztańczył już na niebie gwiazdy, drzew szelestem uśpił marzenia, a w oczach mych obraz jednej nocy śni. Piękna Pani dziecię przytula, miłość czysta w sercu jej dłonią swą pokój śle, ludziom zbawienie dziś niesie. Matko, dziękuję, że zechciałaś Bogu otworzyć serce swoje, by dzieciom swym światło dać. Pragnę i z Tobą żyć na nowo, braciom rozdawać Boże Słowo, błogosław nam Ty, Maryjo. Matko, dziękuję, że zechciałaś Bogu otworzyć serce swoje, by dzieciom swym światło dać. Pragnę i z Tobą żyć na nowo, braciom rozdawać Boże Słowo.
Mario. Tą tajemnicę zawsze kojarzę sobie z tajemnicą. Wesołą, radosną, bo śpiewaną. To w tej tajemnicy wyśpiewałaś Bogu Magnifikat. Przyszłaś do Elżbiety i wyśpiewałaś, co ci w sercu gra. Tą całą radość, całą miłość, jaką ci okazał Bóg. Chciałaś się nią dzielić. Mimo tej podróży, którą przebyłaś, weszłaś do domu swojej krewnej Elżbiety, pełna radości, nie zmęczenia, ale pełna radości. Przyniosłaś pod dach Elżbiety i Zachariasza, Jezusa. Niosłaś Go pod swoim sercem. I nawet Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety, jak podaje Ewangelia, poruszył się. Łukasz podaje, poruszyło się dzieciątko w łonie moim, powiada Elżbieta. Ci, którzy noszą w sobie Boga, ci, którzy noszą w sercu Jego Ewangelię, przestrzegają Jego prawa, promieniują właśnie taką radością, takim pokojem, takim uwielbieniem Boga. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu. Takie, Maryjo, było Twoje nawiedzenie, Twoje przyjście do krewnej. I tym właśnie przyjściem uczysz mnie i każdego z nas. Że trzeba nieść radość. Że trzeba nieść radość Bożą, pełną. Skąd, Maryjo, u Ciebie tyle radości? Z powodu tej tajemnicy, którą w sobie nosisz? Z powodu gotowości do służby, z jaką dajesz wyraz w progu domu Elżbiety? Myślę, że też i w swoim sercu też rozważasz wszystkie sprawy, wszystkie rzeczy, które uczynił Ci Wszechmocny Bóg. Radujesz się tym miłosierdziem. Radujesz się tym wszystkim, co On Ci ofiarował. Tym, co okazał Ci sam Bóg. Jakże nie wypowiedzieć Magnifikat, jeśli tylko uczciwie i szczerym sercem przyjrzymy się temu dobru, które miłosierny Bóg nam nieustannie wyświadcza. Jakże nie wyśpiewywać dziękczynienie za to, co Bóg w moim życiu czyni. Ta wdzięczność, ta radość płynąca jest źródłem kolejnych łask, darów, które Bóg mi daje, daje każdemu z nas. Przygotował je już bardzo dawno. I chcę, byśmy tylko wypełnili Bożą wolę. A te dary będą nasze. Mario, kształtuj nasze serca na wzór Twojego serca, pokornego serca, radosnego, wdzięcznego. Niech Magnifikat
Niech dziękczynienie nie schodzi nigdy z naszych ust. Niech za każdym razem, przy każdej modlitwie ten wyraz dziękczynienia Bogu za to, że jestem, będzie widoczny, będzie słyszalny przez Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Ślubnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wyrodzi.
wybieraj się do Betlejem, pospieszaj się przywitać Pana. Przywitać Pana. Czym prędzej się wybieraj się do Betlejem, pospieszaj się przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie. Tak zwiastował anioł pasterzom, ludziom przygodnym, którym wskazywał drogę do Chrystusa. Przychodzili zobaczyć Króla. Czy to był wymarzony scenariusz dla Maryi, dla Józefa i dla samego Jezusa? Nie było tak spokojnie, jakby się niektórym wydawało. Rodzi się Król. Ale Maryja i Józef jakże mieli trudne role do odegrania w tym zareżyserowanym przez Boga wydarzeniu narodzin Syna, narodzin Boga. Spis ludności, rozporządzenie Cezara, daleka droga do Egiptu. Wracają, brak miejsca. Maryja rodzi Boga w żłobie, wśród zwierząt. Ta sceneria dobrze nam znana. Myślę, że już nawet oswoiliśmy się, dodając pewne elementy w naszej kulturze. Ale porusza nas jeszcze tajemnica miłości Boga. Objawiła się właśnie przy narodzeniu Jezusa. Śpiewamy w pewnej kolędzie: ma granice nieskończone, wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami. Bóg porzucił szczęście Twoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami. Moi drodzy, wielka miłość Boga nam mówi i pokazuje nam zakochanie Boga w człowieku. Dlaczego Bóg porzucił szczęście Twoje, a więc niebo? Przez grzech. Przez mój grzech i Twój grzech. Przez ludzki grzech. I przyjął na siebie nasze ludzkie cierpienie. Śmiertelne ciało. Stał się jednym z nas. Czyli przyjął wszystko, co wiąże się z ludzką kondycją, z byciem człowiekiem. Wszystko oprócz grzechu. Przedziwne to spotkanie. Z jednej strony nieskończona, nieograniczona Boża miłość, a z drugiej ludzki grzech. Słabość i małość. Spotkanie, które tylko Bóg mógł sprawić i którego tylko On mógł dla nas chcieć. Zatem za każdym razem, gdy będziemy przeżywali Boże Narodzenie, gdy nam przyjdzie na myśl Wigilia, świąteczny nastrój,
choinka, prezenty, radości. Choć przez chwilę przypomnijmy sobie, z jakiego to powodu Bóg tak się uniżył, że zszedł między lud ukochany. A potem, jak idą, mówią dalsze zwrotki kolęd, niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami. Pomyślmy, że na taką miłość trzeba jakoś na miarę ludzkich sił odpowiedzieć. Skłonni byliśmy oskarżać mieszkańców Betlejem, że nie wygospodarowali lepszego miejsca. Często o tym mówimy. Jak to się mogło stać? Byli nieuprzejmi. Jak mógł Herod wydać taki dekret, żeby zabić i szukać Jezusa i zabić wszystkie niemowlęta? Oni nie widzieli, kto ich prosi. Oni nie wiedzieli, kim jest Maryja, kim jest Józef, a tym bardziej, kto się rodzi. A my? Przecież my wiemy, kto do nas przychodzi. Przecież my wiemy, kto jest ukryty pod małym, niewinnym kawałkiem chleba w tabernakulum. Przecież my wiemy, kto to jest. I co z tego wynika? Czy On u nas zawsze znajduje miejsce? I czy ma godne miejsce w naszych sercach? Czy znajduje właściwe miejsce w naszym życiu? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta.
zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, że zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Tylko w Bogu moje jest zbawienie, w Nim jedynie duszy ukojenie. Moja chwała i skała, w Nim pokładam mą nadzieję. Tylko w Bogu jest zbawienie. Sprawiedliwy jest nasz Pan, każdy zbierze to, co siał. Kto uwierzy, nie zawiedzie się. Przychodzimy przed Twój tron, chcemy widzieć Twoją moc i doświadczyć, Panie, łaski Twej. Na tą łaskę czekali Symeon i Anna. Zastanawiałem się kiedyś, kto powiadomił Symeona i Annę, że właśnie w tej chwili, w tym momencie oboje zjawili się w świątyni. Że w tej chwili, w tym momencie wiedzieli, że idą rodzice z Jezusem. Że ten mały chłopiec jest tym, który miał przyjść, na którego czekał. Dzięki któremu miał odzyskać mowę. Takim właśnie darem, natchnieniem, taką czujnością, takim westchnieniem jest Duch Święty. Tak, Duch Święty. To On tchnął Symeona i Annę, aby przyszli do świątyni. A ten sam Duch sprawił, że Jezus począł się w łonie Maryi. Ten sam Duch niejako podpowiedział Maryi, aby poszła do Elżbiety, aby opowiedziała o tej radosnej nowinie. Duch Święty nas wychowuje. Duch Święty, który pochodzi od Boga Ojca i Syna,
dany nam jest po to, aby nas prowadził. Modlimy się o dary Ducha Świętego. Duch Święty wychowuje nas i prowadzi, aby wszystko w nas, każdy element naszego życia stał się coraz pełniej ofiarowywany Panu. Uczmy się od Symeona i Anny takiej otwartości na Jego działanie, na działanie Ducha Świętego, na gotowości do tej wielkodusznej odpowiedzi na Jego natchnienia. Ale przede wszystkim to prośmy Najświętszą Dziewicę, Oblubienicę Ducha Świętego, by wyjednała nam swymi modlitwami tą łaskę, byśmy byli zawsze gotowi na przyjście Pana. Gdy tylko powróci i nas nawiedzi, wszak od chrztu jesteśmy także, jesteśmy Jego świątynią. Świątynią Boga. Tabernakulum. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa. Ta rodzina udała się do Nazaretu. Znamy tą historię. I kiedy wracali do domu, uszli 3 dni drogi i spostrzegli, że nie ma Jezusa. Jezus miał wtedy 12 lat. Zgubili dziecko. Szukali go wśród krewnych, znajomych, przyjaciół. Ale go nie było. I wrócili do świątyni, by go odnaleźć. Może jest to jakaś wskazówka dla nas. Jakże często w naszych domach nie ma Jezusa wśród krewnych, przyjaciół, znajomych. Nie mówi się tam o Nim. A kiedy zadajemy pytanie o Jezusa, dostajemy odpowiedź: nie ma Go tu. Żeby Go odnaleźć, trzeba przyjść do kościoła, do świątyni, do miejsca wspólnoty, miejsca zjednoczenia, miejsca, w którym odbywa się uczta eucharystyczna, na której Jezus daje się każdemu z nas. To tu, w świątyni. Mamy karmić się Jego Słowem, Jego ciałem i tutaj możemy Go znaleźć. Maryjo Bolesna, Święty Józefie, pomóżcie nam odnaleźć Jezusa. Pomóżcie nam, aby można było Go znaleźć w naszej codzienności. Abyśmy się nie wstydzili o Nim rozmawiać. Aby nasze gesty mówiące o Jego wielkości gościły w naszych domach. Byśmy nie wstydzili się uklęknąć przed krzyżem. Byśmy
dawali świadectwo tego, że Chrystus, że Chrystusa można znaleźć w moim domu. On tu jest. Chodźcie, pokażę wam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, teraz odśpiewamy litanie do Matki Bożej, litanię loretańską, zatem bardzo proszę, ruszamy w procesji.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe usłysz nas, Christe wysłuchaj nas, Christe wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko łaski Bożej, Matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Odkupiciela, Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, Panno pobożna, módl się za nami. Panno łaskawa, Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, Domie złoty, módl się za nami. Łaso przymierza, Żabo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaradna, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
ucieczko grzesznych, pociecho migrantów, módl się za nami, pocieszycielko strapionych, wspomoże niewiernych, módl się za nami, Królowo Paniowów, Królowo Patryarchów, módl się za nami, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, módl się za nami, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, módl się za nami, Królowo Dziewic, Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami, Królowo Bez Mazy Pierworodnej Poczęta, Królowo w niebo wzięta. Do kościoła już. Do kościoła już. Królowo Różańca Świętego, Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Marii Zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Starajmy się, aby nasze myśli pobrnęły aż do Częstochowy, do naszej Pani, tam na Jasną Górę, tam gdzie ona nam przewodzi, gdzie przebywa. Często pielgrzymujemy na Jasną Górę, często odbywamy pielgrzymki, by się właśnie z nią spotkać. Matko nasza, Królowo nasza, bądź naszą przewodniczką. Prowadź nas drogą do nieba. Nie dopuść, abyśmy zbłądzili w tej drodze.
pilnuj nas jak matka swoje dziecko. Ukazuj nam Chrystusa jako źródło naszej nadziei. Za wspólną modlitwę, za wspólny wieczór fatimski. Za chwilę udzielę błogosławieństwa Bożego i pewnie zaśpiewamy sobie coś. Jeszcze raz Wam dziękuję bardzo za przybycie do nas i za wspólną modlitwę. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zapada zmrok, już świat ukołysany, znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. Panience swe Panience swej, wiosenkę na dobranoc.
przed tronem Twym stoimy. Wpatrzeni w Twej miłości blask, do Ciebie, Panie, podobni. Stajemy się, widząc Twą twarz. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Nadzieja połączyła nas, chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Chwała Twa